Witam serdecznie, kochani. Tak mam chwilkę. Akurat sobie wróciłam tu od przyjaciółki, od znajomej. Długo się nie widziałyśmy. Mówię, mam troszeczkę czasu, to postawię wam, bo mam sporo dostałam pytań, moi drodzy, o zguby. Czy znajdę swoją zgubę i gdzie może leżeć, tak? Sama nie wiem, powiem wam szczerze, ale zobaczymy, czy mi się uda. Czy w taki sposób może chociaż cząstka z was odnajdzie sobie coś, moi drodzy. Zaraz zobaczymy. Obadamy. Popatrzymy. I lecimy. Bierzemy na trzy gromadki. Raz, dwa. I ja trzymam trzecią. Czyli raz, dwa, trzy. I lecimy. Zobaczymy. Gdzie może być zguba? Czy znajdę to, czego szukam, tak? Ale jest to rzecz raczej materialna. Patrzymy na rzeczy materialne. Cztery. Jest to w ruchu. Jest to w ruchu. Straciliście to, odpłynie. Czyli to tak, jakbyście zgubili coś w podróży i jest wielce prawdopodobne, że jedyneczka tego niestety nie znajdzie, tak? Bo jest tutaj odpłynięcie. Zobaczmy, czy w dalszym terminie, ale nie jest dziesiątka mieczy, czyli to już poszło w świat, moi drodzy. To nie będzie odnalezione, moi drodzy. Także tak to widzę. Lecimy dwójkę. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwójeczka. Gdzie to może być? A tu jest siła, znajdzie się, będzie czysta droga. Dobra, a teraz gdzie może być, moi drodzy? Myślę, że jest to w miejscu, gdzie siedzicie, w miejscu, gdzie siedzieliście, w miejscu, gdzie... Tu są dwie podpowiedzi. W miejscu, gdzie, jak to się mówi, baletowaliśmy, tak? Bo tutaj jest impreza, tu jest imprezowa. Ale tu są wszelakie siedziska, czyli gdzieś tam siedzisko pod siedziskiem, w siedzisku, tak? Może być łóżko, no tutaj, ale to są wszelakie takie miejsca. I jeszcze, moi drodzy, pokazuje mi się tutaj, bo tu mamy serduszko, czyli gdzieś tam jest woda, jako woda mi tutaj się pokazuje, ale jednocześnie jest to miejsce, w które wracacie, to jest tak jakby miejsce, w którym jesteście często na dworzu, jest to przy drzewie, nie wiem czemu, ale pokazuje mi się drzewo, więc może być przy drzewie, przy jakimś drzewie. Tak mi się, moi drodzy, pokazuje, jeżeli chodzi o dwójeczkę zguba. Zobaczymy drugą. Zobaczymy drugą gromadkę, poczekajcie, tak żebym dobrze to włożyła. I lecimy numer 3. Strasznie dużo zapytań dostałam o te zguby. Czy znajdę, czy się odnajdzie, czy ktoś gdzieś tam schował pieniążki, no po prostu. A tutaj, moi drodzy, gdzieś jest, tu jest, pokazuje mi się ubiór, tak? Mamy tutaj ubiór, jest to rodzina, czyli jest w domu rodzinnym, czyli jest to w domu, to jest, to się, wy się boicie strasznie mocno, bo to taka, to jest aż depresyjność z tego tytułu, ale znajdziecie. Znajdziecie tylko tak naprawdę, jakbyście sięgnęły, musicie troszeczkę sobie usiąść na spokojnie. Ja czasami powiem wam, że szczerze, że ja na przykład siadam, modlę się do świętego Andrzeja, tam litanie, i zazwyczaj znajduję to, co zgubiłam, bo zazwyczaj nie, nikt mi nie ukradnie, nigdzie nie jest, tylko jest to gdzieś zgubione, ale jest to, słuchajcie, jest to gdzieś w garderobie, jest to w domu przy garderobie i jest na pewno w domu. Słuchajcie, nie wiem, jeżeli macie stworzenia, to szukajcie, bo gdzieś może być przy stworzeniach, miejscu, gdzie siedzą stworzenia, słuchajcie, pokazuje mi się też, że tu jest bardzo wielka depresyjność z tego tytułu, bo jest to coś ważnego, ale to do was wraca, czyli odnajdujecie to, bo tu jest światełko, czyli pokazuje się eureka, moja mądrość życiowa zadziałała i tak odnalazłam, tak, czyli moi drodzy, jeżeli chodzi o zguby, no to tak to mniej więcej mogę wam powiedzieć, że tak to mniej więcej wygląda, moi drodzy. Tyleż, zaraz weźmiemy następne czytanko.